Dzisiaj chcę kontynuować ten fragment, to słowo, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza i mówiliśmy tutaj czwartek, kto był na temat wiary. Dziewiąty rozdział Ewangelii Mateusza niesamowicie jest taką kondensacją cudów, które dokonuje Jezus. Nie każdy rozdział to ma. Ja wiem, że rozdziały są wprowadzone dopiero w późniejszych wiekach, aby nam lepiej się czytało i lepiej, żebyśmy mogli odnajdywać tekst. Ale akurat w tym dziewiątym rozdziale Ewangelii Mateusza, Mateusz, pisząc tę Ewangelię, w tym fragmencie, kiedy pisze tę Ewangelię, kompensuje pięć cudów, pięć wielkich rzeczy, które Bóg dokonuje. Jak mówiliśmy w czwartek, ta mowa jest o tym, Człowieku, który był sparaliżowany, który nie mógł chodzić. I wiara towarzyszy, wiara tych, którzy go przynieśli. Jest tam jest wyraźnie napisane: Jezus zobaczył ich wiarę, kiedy opuścili go, spuścili go do stóp Jezusa. Jezus wtedy zainterweniował, zadziałał, i, i ten człowiek został uzdrowiony natychmiast, i wziął swoje łoże, i, i wstał, i, 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 zaczął, i zaczął chodzić. Tam jest mowa o przełożonym synagogi, o Jairze, którego córeczka, kiedy on przyszedł do Jezusa, mając jeszcze nadzieję, ona umiera, żeby Jezus jak najszybciej wszedł i, i uzdrowił. I dowiaduje się w trakcie, że ona już zmarła. I niektórzy mówią, już nie truć nauczyciela. Wiecie, to jest, to jest niesamowite, że w takim momencie, Twoja wiara jest jeszcze bardziej doświadczona. Ktoś ci mówi, to już koniec. To już jest koniec. Ale słuchajcie, ta historia uczy nas, że nie zawsze rzeczywistość wygląda tak, jak albo inaczej. Nie, nie zawsze to, co jest rzeczywistością, musi już tak pozostać. Przez wiarę możemy osiągnąć więcej. Ta rzeczywistość może być zmieniona, i to jest zdumiewające ten. Przełożony z synagogi jest umocniony. Z jednej strony zniechęcony przez tych, którzy mówią, nie truć nauczyciela, a zachęcony przez Jezusa, który mówi, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Tu mamy do czynienia z tą kobietą, która 12 lat cierpi na płynienie krwi i, i która mówi sama w swoim sercu i o tym nikt nie wie, tylko ona i Bóg, gdy tylko dotknę się jego szat. Będę uzdrowiona. Mówiliśmy właśnie w czwartek, skupialiśmy się na tych dwóch niewidomych, którzy szli za Jezusem, wołali, którzy nawet wtargnęli do domu tam, gdzie Jezus poszedł, aby On ich uzdrowił. On pyta ich czy wierzycie, że mogę to uczynić? I ja mówią tak. To było szczególne, wiecie, ta historia nas uczy. Oni mówili o Jezusie, synu Dawida, użyli mesjańskiego tytułu. Czyli doskonale zdawali sobie sprawę i wyznawali, że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem, na którego czekali. W Izajaszu 35,5 jest napisane, że Mesjasz będzie otwierał oczy ślepym. Oni czytali Boże Słowo, zapamiętywali i wierzyli. Mieli z tego pożytek. I teraz chciałbym się skupić na tym ostatnim cudzie, ostatnim uzdrowieniu, które się dokonało. W wierszu 32, i 33 do 34 czytamy tak: A gdy oni wychodzili, przyprowadzono do niego niemowę, musieli z tego domu, do którego Jezus przyszedł, do którego przyszli ci niewidomi, zostali uzdrowieni. Gdy oni wychodzili, przyprowadzono do niego Niemowę, opętanego przez demona. A gdy demon został wypędzony, nie my przemówił. I zdumiał się lud i, i mówił: Nigdy coś podobnego nie pokazało się w Izraelu. Faryzeusze zaś mówili: Mocą księcia, demonów wypędza demony. Drodzy, a więc za każdym razem w tych czterech wspomnianych wydarzeniach. Jest mowa o wierze. Czy macie wiarę, czy wierzycie? Wiara, jak mówi list do Hebrajczyków, definiuje nam jedenasty rozdział wiersz pierwszy. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, jest urzeczywistnieniem tego, czego się spodziewasz. Masz nadzieję i masz przekonanie, że ta nadzieja stanie się. Faktem stanie się rzeczywistością. Ale tak zastanawiam się, bo pismo mówi wyraźnie, że bez wiary nie możemy Bogu się podobać. Bóg honoruje wiarę, to zaufanie do niego. Ale kiedy tak rozmyślam nad Piotrem, Szymonem Piotrem, z którego łodzi Jezus głosił Ewangelię, Królestwo Boże, i pamiętacie, on jest po całej nocy po połowie ryb i nic nie złowili. Kiedy Jezus skończył zwiastowanie, mówi do Piotra wy, wyjedź, wypłyń na głębie i zapuść sieci. I tutaj z tej historii możemy wnioskować, że Piotr nie ma wiary. Albo jeśli to gdzieś jakaś śladowe, może takie ilości tej wiary. W każdym razie on mówi, panie, myśmy całą noc łowili, nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo. Dlatego, że Ty tak powiedziałeś, Widzicie, to jest kapitalne. Gdzieś nasze serce może być i nasz umysł przepełniony wątpliwościami, wahaniami, ale zaczynasz działać w oparciu o słowo Boga. Zaczynasz okazywać wbrew temu, co czujesz, co tam gdzieś jest w tobie. Zaczynasz być posłusznym, a Bóg zawsze honoruje posłuszeństwo. Amen? Bóg oczekuje, dla Niego lepsze jest posłuszeństwo niż wszelka ofiara. I możemy powiedzieć, że to posłuszeństwo było taką śladową ilością, jeżeli tak mogę powiedzieć, tej wiary. W każdym razie Piotr mówi, bez względu na to, co ja czuję, co ja myślę, jak wewnątrz jestem w swoim sercu przekonany, chociaż nic nie złowiliśmy, dlatego że Jezus tak powiedział: Zrobię to. No i zobaczył cud. Dlatego, że był posłuszny i złowiono tak wielkie mnóstwo ryb, że musieli wołać towarzyszy, aby przypłynęli i napełnili dwie łodzie, aż, aż te, te łodzie się zanurzały od, od, od tego połowu ryb. To jest wiara. A to jest też posłuszeństwo. Wiara zawsze okazuje posłuszeństwo. Mogę mieć różne myśli. Tak jak lud Boży, który stał przed ziemią Kanaan. I, I to, czego im zabrakło. Widzieli olbrzymów, widzieli warowne miasta, widzieli to wszystko, widzieli też piękno tej ziemi, ale dopuścili się nieposłuszeństwa. Nie mieli dość wiary, aby okazać posłuszeństwo i zrobić, co Bóg zamierzył. Niech tak sytuacja Szymona Piotra będzie takim, taką zachętą, powiesz, ale nie ma we mnie dość wiary, bądź posłuszny. Zrób tak, jak Bóg mówi, a wtedy zobaczymy cuda. Zobaczysz moc Bożą, zobaczysz, że Bóg działa. Dzisiaj chcę mówić o tym, że diabeł stosuje pewną strategię. Tą strategią diabła jest to, żeby zamknąć nam usta, żeby uczynić nas niemowami, żebyśmy nie otwierali naszych ust. Ten człowiek, o którym tutaj jest mowa, to jest człowiek, który gdzieś w jakiś sposób, nie wiemy, został opętany przez demona. Jest mowa o jednym demonie. Wiecie, kiedy ludzie przekraczają pewne granice, świeccy czy wierzący, bo czasami wierzący nie są posłuszni Słowu. Nie są posłuszni temu, co pismo mówi, że Bóg nienawidzi pewnych rzeczy. Są w jego oczach obrzydliwością. A jednak próbują. I czytałem o takich nawet wierzących ludziach, którzy doskonale znali słowo. Ale ciekawość, ciekawość, co też na tym seansie spirytystycznym się wydarzy, czy tam coś rzeczywiście się dzieje, spowodowała niesamowite problemy duchowe w życiu tych ludzi. Ale też wielu ludzi, którzy nie znają Pana, ale którzy nie przekraczają tych granic, jakby tych bram piekielnych, przez które umożliwiają siłą ciemności opanować ich życie, są bezpieczni. Nie wiem, co ten człowiek zrobił. Może był ciekawy w seansu, może zajmował się wróżbami, albo dał sobie wróżyć. Nie chcę powiedzieć, że każdy, kto wróży, jest zaraz opętany, ale na pewno jest pod wpływem sił ciemności. Na pewno. W każdym razie to może być niemoralność. To mogą być narkotyki, używki różne. Dzisiaj dopalacze są tak bardzo popularne. Prawda, wśród młodych ludzi. I ja myślę tylko głupota. A wiecie, Bóg nas przestrzega przed głupotą. I głupota nie jest wytłumaczeniem dla naszego bezbożnego życia i zachowania. Amen? Nie jest wytłumaczeniem. Jeżeli Bóg coś mówi, a ja to przez jestem lekkomyślny, lekceważę i wpadam w kłopoty, to to nie jest dla mnie żadne wytłumaczenie. Jest tylko jeden sposób wyjścia z tego: pokuta, opamiętanie, proszenie Boga o przebaczenie i zwrócenie się o pomoc, o łaskę, aby Bóg nas z tego wyrwał, wyprowadził. W każdym razie, moi drodzy, jest, Wielka moc naszych słów, tego co mówimy. Pismo mówi, że w naszych ustach jest życie i śmierć. Ty i ja, poprzez to co mówisz do drugiego, albo będziemy przynosić życie, albo będziemy przynosić przekleństwo, albo śmierć. Prawda? Możemy kogoś zachęcić. Możemy powiedzieć dobre słowo. Albo możemy powiedzieć złe. Zgniłe, zepsute słowo. I wcale to nie musi być przekleństwo, chociaż przekleństwa są takimi zgniłymi, zepsutymi słowami. Ale to może być wyrażenie tego typu: Jesteś do niczego, ty nic nie osiągniesz, ty nic, niczego się nie jesteś w stanie nauczyć. To jest jak rzucanie przekleństwa. Słowa mają moc, ale też słowa mogą przynosić życie. Głoście słowa darzące życie, mówi Słowo Boże. A więc, kiedy otwieramy usta do drugiego człowieka, niech słowa Twoje przynoszą życie, błogosławieństwo, wsparcie, zacznij mówić, mówmy to, co będzie ludzi podnosić i błogosławić. Moi drodzy, tak więc, dlatego że diabeł wie. Jak wielka jest siła mowy, jak wielka jest siła języka. Chcę zamknąć nam usta. Nie każde opętanie związane jest z chorobą. Ale wielokrotnie zdarza się tak, że człowiek, który jest opętany przez demona, nie tylko że związany jest jego duch, jego wnętrze przez siły demoniczne nieprzyjazne Bogu, ale on także bardzo często, mówią na Ewangelię, dotyka ciała człowieka, sprowadzając chorobę na człowieka. Ten człowiek nie mógł mówić. Ja sądzę, że on przedtem normalnie mówił, ale nie mógł mówić. W dwunastym rozdziale tej samej Ewangelii Mateusza, w wierszu dwudziestym drugim czytamy: Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy. I uzdrowił go tak, że odzyskał mowę i wzrok. Co się stało, kiedy Jezus zaingerował? Ten człowiek zaczął mówić. To samo stało się z tym, o którym przed chwilą czytałem. Był niemy i ślepy, ale kiedy został uwolniony od tego demona, on widział i zaczął mówić. Drodzy, sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. I kiedy Mówimy, że mowa ma moc, ma moc. Wiecie, to jest fajnie słyszeć coś miłego, zachęcającego. Wiecie, ciągła, ustawiczna krytyka kogoś nikomu jeszcze nie pomogła. Ona zniszczy jego życie, jego osobowość. Jeżeli ciągle będę dopatrywał się zła w moim bracie i siostrze, ciągle będę go punktował, zniszczę jego życie. Amen. Zgodzicie się czy nie? Bóg nigdy w ten sposób nas nie traktuje. Wiecie, podam Wam przykład. Przecież Izrael na pustyni narobił Bogu wiele problemów i kłopotów. Oni narzekali, oni nie wierzyli, oni się sprzeczali, oni mówili: Obyśmy zostali w tym Egipcie. I pamiętacie, jest taka zdumiewająca historia: Bileam ma przeklinać. Izraela, lud Boży. Ma przeklinać, a Bóg mówi: Nie wolno ci przekląć mojego ludu. Będziesz go błogosławił. I za każdym razem, kiedy otwierał usta, błogosławił Izraelowi, i w pewnym momencie, kiedy którymś razem zaczyna prorokować nad Izraelem, nad tym niedoskonałym ludem, z ducha świętego mówi: I nie widzę, Żadnej winy. Coś tam tak, tego typu nie widzę żadnej winy w Izraelu. Niczego zdrożnego. I to kiedyś, jak kiedyś przeczytałem, mówię, to jest zdumiewające. Przecież oni byli pełni różnych negatywnych rzeczy. Wiecie, to jest też łaska. Oczywiście, że Bóg pracuje nad nami, prawda? Bóg nie chce, żebyśmy pozostali w takim stanie. Ale też Bóg nas zachęca. Bóg mówi, dam ci mocy, dam ci łaski, tylko zapragnij iść moimi drogami. Nie tkwi w tym, co jest złe, ale też Bóg potrafi za każdym razem dostrzec te pozytywne rzeczy, które są w życiu każdego z nas, oprócz tych negatywnych. Moi drodzy, często Ewangelia mówią nam, że uwolnienie od demonów łączy się z uzdrowieniem. Kiedy wielokrotnie ludzie są uwalniani od demonów, tak jak czytaliśmy, tam Słowo Boże mówi, że i uzdrowił ich od demonów. A to oznacza, że uwolnił i też uzdrowił ich ciała, nie tylko ich wnętrze, ich ducha, ale także, także ich ciała. Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Ku zbawieniu. Dlatego dobrze jest, słuchajcie, kiedy zrozumiemy, jak ważne jest to, co mówią nasze usta, kiedy diabeł Ciebie próbuje naciskać, kiedy sytuacje stają się nieznośne i diabeł chce, żebyś zaczął wyznawać swoimi ustami, że jesteś przegrany, że to się nie uda, że nie będziesz miał zwycięstwa. Zacznij mówić, będąc pełen wiary w sercu. Ufności w Boże Słowo, wbrew okolicznościom, zacznij wypowiadać prawdę Bożego Słowa, że Bóg da mi wybawienie z tego. On mnie podniesie, On jest moim pasterzem, On mnie nakarmi, a jeśli będę przechodził przez Dolinę Cienia Śmierci, to tam On jest ze mną. Amen? Jest wielka moc. Albo będę, że tak powiem, karmił tego przeciwnika i dawał Mu okazję, albo moim językiem, z głębi mojego serca i ducha, będę głosił prawdę Bożą. Będę ogłaszał to, co Bóg mówi na mój temat, na Twój temat. Słowo Boże mówi, na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony albo potępiony. Na podstawie tego, co wypowiadamy naszymi. Ustami doświadczymy jednego albo, albo drugiego. Ci ludzie tutaj, to zobaczcie. Nie zawsze, albo z reguły zawsze jest tak, że kiedy Bóg działa, objawia się moc Boga. Nie tylko są ludzie, którzy mówią: Tak, ja widzę w tym Boga. Będą ludzie, którzy będą się z tego śmiać, lekceważyć i podważać. I tu tacy ludzie byli. Wypowiadali nierozważne, bluźniercze słowa. Zapominając o tym, że na podstawie, słów twoich, na podstawie słów naszych będziemy osądzeni, usprawiedliwieni albo będziemy potępieni. Oni mówią, on to czyni mocą księcia demonów. Straszne słowa. Moi drodzy, wyznanie, jak i świadectwo naszych ust płynące z serca pełnego wiary, ufności daje nam zwycięstwo nad przeciwnikiem. Amen? Jeżeli dzieją się różne rzeczy w naszym życiu, wiecie, czasami naprawdę dochodzimy do ściany naszych możliwości. Nie raz, naście razy w naszym życiu. Ale Bóg jest zawsze nam pomocą. Bóg zawsze nas podnosi. Jeżeli pozostajemy Mu wierni, kiedy zachowujemy też nasze serca w ufności ku Panu, On nas podnosi. Dlatego, że nasze słowa mają moc, strategią diabła jest uciszyć chrześcijan. On chce, i mówię nieraz, to mu się udaje, zdławić, zdusić Twoje i moje uwielbianie. Wdzięczność, chwałę dla Boga. Zobaczcie, to nabożeństwo rozpoczęło się od tekstów mówiących o uwielbianiu. Grupa, gdy tylko zaczęła śpiewać, ta pierwsza pieśń mówiła o uwielbianiu. On jest godzien chwały. Ale diabeł ma strategię. On nie chce, żeby chwalone było imię Boże. On nie chce, żeby usta chrześcijan się otworzyły chwale wdzięczności i uwielbieniu dla Boga. I będzie robił wszystko, aby nas, aby zamknąć nam usta. Nie mówię, że to jest opętanie. Absolutnie. Rozumiecie, o co mi chodzi. Tu przez opętanie, a tutaj po prostu będzie robił wszystko, żeby Twoje i moje usta się nie otworzyły, abyśmy. Ku naszemu zbawieniu, ku naszemu błogosławieństwu i ku chwale Bożej nie otwierali naszych ust. Taka jest jego taktyka. Popatrzcie, Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Jak kiedy jest już pod górą oliwną, jest blisko, aby wjechać w bramy Jerozolimy. Ludzie świętują, ludzie kładą szaty, palmy pod osiołka, na którym On jedzie. Śpiewają Hosanna królowi. Jest wielka radość. To jest Łukasz 19 rozdziale. Ale są ludzie, którzy chcą to powstrzymać. Religijni ludzie. To jest zdumiewające. Ale religijni ludzie myślą, czy mają taki obraz Boga, że kiedy przychodzisz przed jego oblicze, to powinieneś być poważny. Zrobić taką poważną minę. I właściwie być cicho. Ja wiem, że często cisza przed Bogiem, która jest adoracją, czcią, wsłuchiwaniem się jego głos, jak najbardziej jest na miejscu. Ale zobaczcie, o tym mówi jeden z ewangelistów, mówi ludzie idący ulicą do kościoła. Idą, śmieją się, radują się, wchodząc, przekraczają próg świątyni, oni się kompletnie zmieniają, są już innymi ludźmi. Tam nie ma śmiechu, nie ma radości, nie ma takiego uwielbienia. A kiedy wychodzą oni znowu, ich twarze są uśmiechnięte. To jest zadziwiające, czyżby przed obliczem Boga ich twarze miały być pociągłe, ponure? Duch Święty uwalnia nas do radości, do chwały, do uwielbienia. A diabeł robi wszystko odwrotnie, aby nie płynęła chwała z ust ludu Bożego odkupionych bożych dzieci. Jest taka pieśń, żeby wszystko chwaliło Pana. Ale tam jedna zwrotka jest mówi, ale przede wszystkim, kto powinien chwalić Pana? Tam jest Boży lud przede wszystkim powinien chwalić Pana. Amen. Wiecie. A więc tutaj ta historia nam mówi o. Tym, że diabeł i tak namacalnie poprzez to opętanie, i nie tylko w tym, ale w tym innym przypadku, o którym czytałeś, czytałem, sprawia, że ludzie stracili mowę, stracili tą możliwość wołania do Boga, zanoszenia prośby, wzywania Jego imienia, ogłaszania Jego chwały. Ale Jezus go uwolnił. Hallelujah, Jezus go uwolnił, drodzy. Jego duch został uwolniony tak, aby mógł uwielbiać Boga. Nie stało się to od razu. Zobaczcie, ten człowiek, sądzę, nie przyszedłby tak do Jezusa sam. Ten człowiek miał wokół siebie przyjaciół, ludzi, którzy go znali, którzy martwili się jego stanem, którzy może nie mogli spać z powodu niego, i pewnego razu, gdy dowiedzieli się, że Jezus tam jest, wzięli go i przyprowadzili do Jezusa. Zobaczcie, jak wielka jest siła przyjaźni, prawdziwej przyjaźni. Przyjaciół poznaje się w biedzie. Tak, w biedzie duchowej, materialnej, w każdej. Dobrych przyjaciół poznaje się w trudnych sytuacjach. Bóg jest naszym przyjacielem. Wyciągnął nas z największej duchowej biedy. Amen. Dobrze jest, kiedy mogę nazwać się przyjacielem Boga, a Bóg mnie nazywa swoim przyjacielem. Już nie jesteście sługami, on mówi, jesteście moimi przyjaciółmi. Halleluja. Otaczaj się dobrymi ludźmi, dobrymi przyjaciółmi, ludźmi wiary. Słuchajcie, ja mówiłem o tym, ale jakoś mam na sercu, aby to powtarzać, aby każdy z nas zadbał. Wiecie, przyjaźń wymaga dwóch stron. Zawsze. To nie jest koleżeństwo. Możemy się kolegować. Koleżeństwo jest niezobowiązujące, ale przyjaźń. Jest na głębszej płaszczyźnie. Z przyjacielem możesz porozmawiać o wszystkim i on nie zdradzi Twoich tajemnic. Możesz Mu zaufać, albo przynajmniej możesz Mu powiedzieć dużo więcej niż innym. Prawda? Dużo więcej. Przyjaciel to jest ktoś taki, który kiedy wpadniesz w tarapaty, ciągle będzie miał miłość do Ciebie i cierpliwość do Ciebie. Bo jest przyjacielem i nie zgodzi się szybko z Twoją porażką, z Twoim upadkiem. Oto ten człowiek miał przyjaciół, tak jak tutaj jest mowa o sile naszego języka. Tak tutaj też jest mowa o sile przyjaźni. Psalm pierwszy jest niesamowity. Bądź uważny, jakie towarzystwo dobierasz. Szczęśliwy jest mąż, który nie idzie za radą bezbożnych ani nie stoi na drodze grzeszników. Nie siadaj, nie koleguj się, nie buduj więzi z ludźmi bezbożnymi, którzy nie liczą się z Bogiem ani z Bożym słowem. Nie siadaj dla towarzystwa wśród szyderców, którzy lekceważą Boga i Boże słowo. Jeśli tam już jesteś, to tylko Wtedy, aby głosić i mówić i dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Drodzy, jakże wiele upadków jest chrześcijan z powodu tego, że wybrali złe towarzystwo i nie, nie, nie przyjęli ostrzeżenia, i wiecie, w ten sposób okazujemy nie naszą prostotę, ale nasze prostactwo. Bo z księga Salomona, Nazywa prostakiem człowieka, który nie zważa na napomnienia. Nierozważny, niechcący się uczyć, niechcący brać sobie do serca żadnych napomnień. Według Słowa Bożego to jest prostak. Powiem dosłownie jeszcze głupi. Nie w sensie, że on intelektualnie jest głupi. Bo ten intelektualnie głupi na drodze Bożej nawet nie zbłądzi. Ale prostak, tak. Ten, który jest uf, duf, ufny w swoje własne siły, on wie lepiej i on nie potrzebuje żadnych pouczeń. To jest prostak, który nie zważa na pouczenia Ojca, Matki, Słowa Bożego. To jest prostak w oczach świętego Boga. Tak więc musimy mieć ludzi. Którzy będą patrzeć na nas, na to, jakimi jesteśmy teraz, ale też, którzy będą ufać Bogu, że On może nas zmienić, że On może uczynić nas zupełnie innymi przez swoją moc, prawda? To jest nasza nadzieja, kiedy modlimy się o niezbawionych, o ludzi, którzy ci gdzieś pogubili. Ci bezimienni przyjaciele. Widzieli, w jakim stanie jest ten człowiek, związany przez demona, i nie powiedzieli: tu, Tutaj się nic już nie da zrobić, zostawmy go. Ale oni nie. Oni wiedzieli, że Jezus ma moc, aby pokonać demona, aby tego człowieka wyprowadzić na wolność. Drodzy, tak jak moc słowa, jest moc przyjaźni. Budujmy dobre, zdrowe, silne przyjaźnie. Jest takie miasto w Izraelu, o którym mówią, mówi Księga Sędziów. Plemię nazywało się Dan na północy. Dobrze mówię? Nie wiem, czy o tym mieć, przepraszam. Cofam to. Było takie miasto, teraz sobie nie przypominam. Było takie miasto, o którym jest napisane, że ono nie utrzymywało kontaktów z nikim. Z żadnymi sąsiednimi miastami. Ale Dan, który tam wyemigrował, pokonał ich, bo nikt nie przyszedł im na pomoc. Nie bądźmy sobkami, zamkniętymi sami w sobie, sami dla siebie, nie potrzebujący nikogo. Bo to nie jest plan Boga dla człowieka. My potrzebujemy, zostaliśmy stworzeni, aby stanowić co? Zgromadzenie, kościół ludzi sobie nawzajem oddanych, miłujących się gotowych nawet oddać za siebie życie. Czy tak jest napisane? w Bożym słowie o kościele? Czy nie? Gotowi nawet oddać życie za siebie. Oczywiście, że też przyjaźnie są budowane w kościele i to też nie dzieje się automatycznie, ale chciałbym na to, na to zwrócić uwagę. Druga trzecia rzecz: widzimy tutaj moc uwolnienia. Jezus wcale nie był zainteresowany symptomami i nie zajmował się symptomami. Jezus od razu trafił do celu, do źródła. Ten człowiek nie mówił dlatego, że problem był głębiej. Został związany przez demona. Jezus, Jezus, wiecie, Jezus nie stosował żadnych jakichś dziwnych rzeczy przy egzorcyzmach. W ogóle Ewangelie nie mówią nam o jakichś tajemniczych słowach, czy odpowiednich słowach, regułkach, formułkach, znakach. Dodatkowo trzeba jeszcze użyć może to i tamtego elementu, krzyża czy czegoś. Nie. Egzorcyzm w Ewangelii opisany jest zawsze tak samo. Ten, który żyje blisko Boga, w mocy i autorytecie. Boga, Ducha Świętego, imienia Jezusa, po prostu zwracał się i wyrzucał demona słowem, nakazywał, aby demon, demony opuściły tego człowieka. Amen? Przeczytajcie i prześledźcie Ewangelię. Słowem wyrzucał demony. I nakazywał im wyjść. On nawet z, z nimi nie dyskutował. W bardzo małych przypadkach jest, kiedy Jezus mówi: Jak masz na imię? On mówi: Legion. Ale za każdym razem Jezus nie dyskutuje, nie rozmawia, nakazuje i demon musi wyjść. I wyszedł. A gdy demon został wyrzucony, to słowo greckie mówi dosłownie: wziąć, wyrwać i wyrzucić. Wyrzucony poza jego życie, poza jego ciało. Ta moc Boża, tutaj nie było żadnego kompromisu, ta moc Boża objawiła się nad Twoim i nad moim życiem, kiedy Jezus dosłownie wyrwał Twoje i moje życie z ciemności i przeniósł do Królestwa. Syna Bożego. Gdzie to jest napisane, pamiętacie? Wyrwał nas, dosłownie, wyrwał swoją mocą z mocy ciemności. Kolosan 1.13. Wyrwał nas i przeniósł nas. I to jest dzieło Boga. Żaden człowiek tego nie jest w stanie uczynić. Tym jest zbawiony człowiek, wyrwany z mocy diabła, wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do Królestwa Bożego. Takim jesteśmy. Żadnego kompromisu, żadnej dyskusji z diabłem, żadnych pertraktacji. On po prostu musi być jednoznacznie potraktowany. Żadnej litości. On musi ustąpić. A więc Jezus postanowił go uwolnić i przywrócić mu zdolność mowy, aby mógł się modlić i wielbić Boga. Bo po co nasza mowa jest? Między innymi po to, abyśmy byli zdolni. Uwielbiać Boga, abyśmy byli zdolni dawać świadectwo o tym, kim On jest dla nas, abyśmy byli zdolni tą mową budować, zachęcać, błogosławić innych. Kiedy demony są w obecności Bożej, one zaczynają się ujawniać i muszą uciekać. Tam, gdzie jest Jezus, tam demony muszą uciekać. Dlatego, kiedy Kościół uwielbia, kiedy Kościół nie milczy, nie pozwoli, żeby diabeł zabrał chwałę przez to, że stoimy i milczymy, kiedy Kościół zaczyna uwielbiać, ale mówię o sercu uwielbiania. Słowo Boże mówi, że on mieszka w chwałach swojego ludu. Pamiętam taką konferencję jeszcze w roku 80., bodajże 5., kiedy byłem w Anglii. Konferencja zborów bożych. 4000 tysiące ludzi tam było. Potężna sala. I było nas tam kilka osób z Polski. Byliśmy gośćmi na tej konferencji. I gościł jakiś ewangelista, chyba z Afryki. Wiecie, tak potężna była Boża obecność. Wiecie, kiedy. Tych czterech tysięcy ludzi modliło się, wielbiło, wywyższało Boga, nagle zaczęli się, zaczęły manifestować się siły demoniczne. W tym zgromadzeniu byli ludzie opętani przez demona, przyprowadzeni przez innych, I zrobiło się trochę zamieszania. I tam ktoś zaczął krzyczeć, zaczął, może piana wychodziła na jego usta. Tak jak czytamy w dziełach, tak jak czytamy w relacjach. Ewangelicznych. Demon brał, rzucał, piana wychodziła na usta, rzucał w ogień. I tam ten człowiek się zachowywał nienaturalnie. Albo może wił się jak wąż na podłodze. Ale tam była chwała Boża. Tam była Boże Obecność, i ten demon nie mógł tego znieść. I ten człowiek zaczął się w tak, taki sposób zachowywać. Ale tam też był autorytet imienia Pana, i ten głoszący i zwiastujący w imieniu Jezusa wyrzucił tego demona. I ten człowiek zostaje uwolniony. Co by było? Czy może być w naszych zgromadzeniach tak, że ktoś przychodzi, jest związany? I nie powinniśmy wpadać w panikę. Zgorszenie, nie wiadomo co. Powinniśmy mieć świadomość, że toczymy bój, walkę nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami, siłami ciemności, które chcą ograbić Boga z Jego chwały. Jezus wszedł do synagogi. Dopóki nie wszedł, odbywało się nabożeństwo. Przełożeni czytali teksty biblijne. Odbywały się modlitwy, byłem w takiej synagodze w Jerozolimie. Nie wiem, czy byśmy się tam potrafili znaleźć. Ja chyba nie. To się dziwnie tam odbywa. Tam jest taka swoboda jeden stoi, jeden rozmawia, drugi się modli, trzeci coś tam, kobiety za zasłoną. Co so myślę, co tu się dzieje? Lubię nasz porządek. I tam to się odbywało. Ale przyszedł Jezus, pełen chwały Bożej. Duch Święty był nad nim i w nim. I tam czytamy w tej Ewangelii, i nagle demon zaczął się manifestować przez jednego z tam obecnych taki religijny człowiek. I nagle on zaczął: cóż my mamy z tobą, Jezusie, synu Dawida? Popatrzcie, Boża chwała, Boża obecność ujawnia, to jest konfrontacja duchowa, i, i objawia się przeciwnik. I co wtedy Jezus zrobił? To co kościół powinien zrobić? Zgromił demona. On go rzucił na podłogę, ten demon. Zgromił demona i wyrzucił go z tego człowieka. I znowu religijni ludzie. Mówi, nie w Sabat. Nie w Sabat. Wiecie, zamiast dziękować Bogu, wielbić Boga, że oto dusza, że to człowiek został w końcu uwolniony z, z rąk diabła, z mocy diabła, to oni wymyślali jakieś dziwne rzeczy. Albo pamiętacie tą kobietę, która pochylona była do 18 lat? Tam wyraźnie było powiedziane, że za tą chorobą stał diabeł. Ona nie była opętana, ale diabeł tak ją przycisnął, że przez 18 lat ona chodziła pochylona z głową, patrząc w dół. Diabeł nie chce, żebyśmy patrzyli w górę, do nieba tam patrzyli tam szukali pomocy tak jak nie chcę żebyśmy otwierali usta i zanosili nasze prośby i błagania i uwielbienie i chwałę chcę żebyśmy byli pochyleni zgnębieni milczący godzący się że tak musi być i tam Jezus przyszedł i pyta czy wolno w sabbat uzdrowić i nakazał jej natychmiast się wyprostować bo Jezus ma Moc nad demonami i nad wszelką chorobą i niemocą. Możecie powiedzieć Amen. Ma wszelką moc. Natychmiast się wyprostowała. I znowu, dajcie się uzdrawiać. W każdy inny dzień, tylko nie w sabat. No sabat przecież jest dniem odpoczynku. To jest najlepszy dzień na uzdrowienia. Najlepszy. Czy tej niewiasty, którą diabeł związał od osiemnastu lat, mówi Jezus, nie należało właśnie uwolnić w dzień Sabatu? A czy wy nie odwiązujecie swojego osła w dniu Sabatu? Nie dajecie mu wody, aby się napił? Popatrzcie, jak religijny człowiek może być zakręcony. Totalnie zakręcony w, w swoim zaślepieniu, spojrzeniu na Boga, stwarza sobie taki swój obraz Boga, kiedy Bóg działa, kiedy nie działa. Ale kiedy poznajesz prawdę, słowo Boże, ona uwalnia nas i możemy chodzić w wolności dzieci Bożych i cieszyć się społecznością z Bogiem. I ta ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest to właśnie niebezpie niebezpieczeństwo krytycyzmu. Krytyki. Musimy być bardzo ostrożni z naszymi sądami. Kiedy coś dzieje się ponadnaturalnego, oczywiście ja to badam, badam, czy to, co się dzieje, ja znajduję w piśmie świętym, czy to, co się dzieje, czy mój duch w tym odpoczywa. Ja to badam. Kiedy w roku 80, kiedy była Solidarność, strajki I zatrzymano wszystko o te 80., tak dobrze pamiętam? Kiedy byłem w Finlandii, po raz pierwszy spotkałem się z dziwnymi rzeczami. Bo tam zdarzało się tak, i tak słyszałem, i pytałem o to, kiedy ludzie byli przed obliczem Bożym, ludzie często przewracali się jak łany z Boża. Ja mówię: dziwne. Czegoś takiego nie znajduję tutaj. Wiecie, wolę być ostrożnym niż za szybko wyrażać sąd i potępienie dla I pytam ludzi, co to jest? Co ludzie przeżywają, kiedy to się dzieje? No i wtedy słyszałem: jedni przeżywają przez duchu świętym, inni doświadczają Bożej Obecności. Ja mówię: okej, okay, okej. Okay. A później czasy Reinharda Bonnego w Afryce. i też tam to widzimy czasami na ewangelizacjach, że kiedy moc Boża stępowała, ludzie jak z Boża się kładli. Możemy się tutaj dyskutować, ale ja nie wiem, czy są potrzeby, jeżeli Bóg dotyka, uzdrawia, zbawia, dlaczego ja mam to potępiać, być przeciwko temu. A więc bądźmy w każdym razie, musimy być ostrożni ze sceptycyzmem i krytykanstwem, bo to zawsze zabija wiarę. Gdy Bóg coś zaczyna działać, zaczyna manifestować się Jego moc. Nie wiem, wiecie, nie wiem jak wy na to patrzycie, ale kiedy czytam taki tekst, że Jezus splunął na ziemię, zrobił błoto i pomazał oczy niewidomego i idź, obmyj się, sobie myślę, co to jest? Jeszcze nie widziałem żadnego ewangelisty, żeby tak zrobił. Prawda? W taki sposób kogoś uzdrowił. Jest kilka takich rzeczy, które mnie, dla mnie są dziwne. Nie rozumiem ich. Znaczy, roz, próbuję zrozumieć i wyjaśniam sobie i mam wyjaśnienie, że w ten sposób Jezus chciał wzbudzić wiarę w sercu tego człowieka ślepego. A więc coś zaczął robić, aby wiara wypełniła jego serce, aby mógł odebrać uzdrowienie. To jest takie moje, moje tłumaczenie. Ale są takie rzeczy. Ja oczywiście nie mówię, że mamy nie być ostrożni. Nie mamy rozsądzać jak najbardziej. Ale też bądźmy w tym ostrożni. I kończąc. Tak więc mamy moc mowy, mamy moc przyjaźni, mamy moc uwolnienia i to niebezpieczeństwo krytycyzmu, które jeżeli jest nieuzasadnione, będzie zabijać i niszczyć wiarę. Dlaczego Jezus kazał wszystkim opuścić mieszkanie w domu Jaira? Tych płaczków, mówi, niech idą stąd. Zostają rodzice i bierze z sobą trzech apostołów. Dlaczego? Myśleliście nad tym kiedyś? Bo Jezus nie chciał, żeby tam byli ludzie, którzy nie mieli żadnej wiary, żeby nie niszczyć wiary w tej, w tym, w tej modlitwie. On chciał być, mieć ludzi, którzy będą, przynajmniej nie będą przeszkadzać. Bo ludzie niewiary powstrzymują Boże działanie. Już o tym mówiłem w czwartek. W Nazarecie Jezus nie mógł czynić wielu cudów, z powodu czego? Niewiary. Ale rodzice czego oczekiwali w sercach, drodzy, kiedy widzieli swoją martwą, dwunastoletnią, około dwunastu lat córeczkę? Czego oni oczekiwali? O Jezus już nic tutaj nie zrobi. Nie, on ma moc, on wskrzesi. My tego tak bardzo pragniemy. Prawda? Apostołowie mówią, widzieli już może wcześniej coś. I Jezus, który wiedział, bo powiedział nie bój się, tylko wierz. I dziewczynka wzięła ją za rękę i Podniósł i została zbudzona z martwych. Haleluja. Takie znaki będą towarzyszyć. Tym, którzy w Jezusa uwierzyli. Jakie znaki, drodzy? W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Halleluja! To jest coś, co jest dane, to jest Boża obietnica. Mam uwierzyć w sercu i wiem i wyznaję, w jakiego Boga, jakiemu Panu ja wierzę. Lepiej mieć koło siebie dwóch ludzi wiary, zachęty, niż stu, którzy jej nie mają. Diabeł chce zamknąć usta ludziom, aby człowiek nie wzywał imienia Bożego dla swojego zbawienia. Bo wie, że każdy, kto będzie wzywał, będzie zbawiony. Diabeł zamyka usta wierzącym przez strach, aby nie była rozgłaszana Ewangelia dla ratowania ludzi. Powiem Wam, ja sam się na tym łapię. Ile razy łapię się na tym, że mam lęk, żeby otworzyć usta i jasno mówić o Jezusie? Muszę to w sobie pokonywać. A kiedy to zrobię, mam wielką radość. I diabeł robi wszystko, żeby nam zamknąć usta. Strach jest jego bronią. Diabeł stara się, aby ci, którzy uwierzyli, nie wielbili Boga, gdyż wie, że Bogu należy się chwała i że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. I też diabeł nie chce, abyśmy naszymi ustami wyznawali, kim dla nas jest Bóg i jak wielkie rzeczy nam uczynił. A on tego jest godzien, abyśmy dawali świadectwo. Dlatego, drodzy, nie milczmy. Jest moc języka. Objawienie, 12 rozdział, wiersz 11 mówi, w jaki sposób diabeł jest pokonywany. Ci prześladowani, tam opisani, zwyciężyli Go przez krew baranka i przez słowa swojego świadectwa. Oni mówili, i przez to, że byli gotowi na śmierć, nie umiowali swojego życia aż na śmierć. A więc przez Jezusa. Nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały. Ofiarę pochwalną. Podnośmy nasz głos z wiarą. Chcemy przez chwilę użyć naszych ust, ale rozumiem, że to gdzieś jest w naszym sercu. Pomyśl o kimś, komu świadczysz, kto leży ci na sercu albo komu chciałbyś złożyć świadectwo. Pomyśl, teraz. Teraz sobie przypomnij i tak siedząc pochylmy nasze głowy. I nie rób tego tylko w sercu, w myślach. Otwórz swoje usta. I po cichu zacznijmy się modlić. Zacznij wzywać imienia Pańskiego nad życiem tej osoby. I proś, Panie, ja nie mam sił, ale Ty masz moc. A ja chcę być Twoim narzędziem. Użyj mnie. Użyj mnie w ratowaniu tej osoby. Duchu Święty namaść moje usta. Daj właściwe słowa, daj właściwy czas. Panie, modlimy się teraz o to, abyśmy byli pełnymi odwagi, abyśmy nie pozwolili diabłu, żeby blokował nasze usta, czy to w świadectwie, czy chwale, czy w dzień Panie, modlimy się o tych bliskich nam ludzi, czy z rodzin, czy spoza rodzin. Wołamy za nimi. Panie, Panie, przyjdź do ich życia. Chcemy ich teraz w modlitwie przyprowadzić, jak tego opętanego. Ci przyjaciele, przynosimy przed Twój majestat. Panie, okaż miłosierdzie. Panie, przemów: Daj nam łaskę i mądrość i namaszczenie abyśmy mogli przekazać to we właściwy sposób. Ojcze, aby objawiła się moc Twoja, zbawiająca w ich życiu, aby słowo Twoje rozproszyło ciemności w ich sercach i umysłach, aby zabrało strach i lęk przed Twoim słowem i Tobą, ale przyszła ta prawdziwa bojaść, skrucha do ich serca. W imieniu Jezusa Chrystusa o to się modlimy. Chcemy być użyci przez Ciebie, Panie. Użyj nas, Panie. Użyj na swojej łasce i swojej mocy. Amen.